Okej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was we vlogu, nareszcie takim ogarowo informacyjny vlog, który muszę wypuścić, bo przez ostatnie parę dni, zahacza to nawet do poprzednie półtorej tygodnia czy też dwa, było różnie, było ciekawie, było trochę słabiej, wolniej, gorzej, ale zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Otóż w moim życiu ostatnio następuje dużo, dużo zmian. Po pierwsze, to co widzicie za mną, to jest moje nowe mieszkanie. To jest mieszkanie, które wynajmuję, mieszkam tutaj sobie. Nie mieszkam już z rodzicami, wyniosłem się i przez ostatni tydzień mniej więcej codziennie robiłem coś. Może czekajcie. Będzie równo mniej więcej. Jak nie, to trudno. Przez ostatni tydzień tutaj kupowałem meble, wiecie, kanapy, wersalki, biurka, łóżka, skręcałem, wypakowywałem, rozkładałem komputer, inne sprawy, jeszcze przez weekend mnie nie było w ogóle w Krakowie. Dlatego też przez ostatnie dni albo nawet filmów nie było, był jeden, slash może dwa. W tej chwili wróciłem, wprowadziłem się już tu praktycznie na dobre, jestem w tej chwili całkiem ustawiony w tym moim miejscu już tutaj. Komputer jest, obydwa monitorki, tu jest jeden, tu jest drugi. Wszystko stoi, wszystko działa. I czas się wziąć do roboty. Po prostu czas się wziąć do roboty. Jak już mówiłem, te wakacje w sumie mówiłem, że będą takim okresem trochę luźniejszym, ale nie sądziłem, że będzie aż tak hardkorowo. Serie, które ciągną się całkiem długo. Ale mimo tego jesteśmy mniej więcej gotowi na gry, które mają premierę już w przyszłym tygodniu. Ja w tej chwili, w tym tygodniu siadam i nagrywam. Mam nadzieję, że nie wiem kiedy tego vloga update'owego widzicie. Pewnie dzisiaj jest wtorek, kiedy go oglądacie, więc być może dzisiaj, być może dopiero jutro powracamy do trybu 3 filmów dziennie. Muszę się ogarnąć, nareszcie muszę sobie to tak wewnętrznie zrekompensować i zacząć dla was wrzucać filmy regularnie. Skończyć Assassin's Creed, chociaż trochę mi tego jeszcze zostało. Nagrać kolejne filmy z Reus, może z jakichś innych wcześniejszych gierek i tak dalej, i tak dalej. Hanta już jest w Krakowie, więc może coś z Huntą. Borderlands 2, dodatki. Planujemy nagrywanie tego już do jakiegoś czasu. Tak więc, trust me, it's going to be fucking fun, you know? Dlatego jest sporo rzeczy, które przed nami są, chociażby trzy albo dwie premierowe gry, które w najbliższym czasie planuję zrobić. Uwaga! Pierwsza, Payday 2. Payday 2 to jest gierka, która opowiada o włamach chyba do sklepów, banków i tak dalej. Jej druga część wychodzi dzisiaj, kiedy ten film oglądacie, chyba 13 właśnie sierpnia. Mam zamiar zebrać sobie jakąś małą ekipę do pogrywania właśnie w Payday, a być może Kupson, może Hunta, bo on teraz w ogóle pojechał na koncert systemu w Łodzi. Więc go też nie ma przez chwilkę, być może ktoś jeszcze, nie wiem, jakiś Hesher, czy też Seto. Zobaczy się, to wszystko jest jeszcze do obczajenia. Następną grą, która wychodzi chyba 22. Czekajcie, pozwólcie, że zobaczę w sumie. Uwaga. Datapremiery.pl, hajs z reklamy strony. Payday 2 wychodzi jutro, jak nagrywam to, bo ja nagrywam to dzisiaj w poniedziałek. Uwaga, o, DuckTales Remastered, to jest to, Payday 2, ok, Splinter Cell Blacklist, gra, którą planuję zrobić, będę w nią grał i na pewno pojawi się na moim kanale, ponieważ Splinter Cella całkiem lubię, w Conviction grałem, więc dostaniecie także Blacklista, który szykuje się naprawdę fajnie, on wychodzi 22 sierpnia, a 20, uwaga, 4 sierpnia Saints Row 4, mega jebaczowa seria, być może znajdę sobie kogoś do koopa, jeszcze muszę to przemyśleć, zawsze na pewno w koopie będzie większa zabawa, kto to będzie i czy w ogóle ktoś to będzie. Zobaczymy na dniach, być może kogoś sobie znajdę, być może postanowię to robić samemu, chociaż mam już jedną osobę, którą typuję właśnie, być może z nią bym zagrał, ale to jeszcze jest kwestia nie tylko moja, tego co ja chcę, ale tam dużo rzeczy się na siebie nakłada. Tak więc w przyszłym tygodniu ogólnie, w tej chwili siedzę sobie, ale w niedzielę 18 wyjeżdżam na 3 dni, na małe wakacje, takie nareszcie wakacje, niezwiązane z przeprowadzkami, noszeniem mebli, rzeczy i tak dalej. Wpierdalaniem hot dogów z Ikei w ilości 6 za każdym razem, gdy tam jechałem, a jeździłem tam codziennie. Mua, naprawdę, nie wiem czemu, zajebiste są te hot dogi, szczerze. Zawsze jak jedę do Ikei, wpierdalam te hot dogi, bo po prostu je uwielbiam. Ale nie mówiąc o hot dogach, słuchajcie, wakacje wyjeżdżam od 18, jadę na jakieś 3-4 dni, dlatego nie będzie mnie koniecznie. 22 to jest co? 22 to jest czwartek.
to w czwartek, no to najprawdopodobniej mimo wszystko tego, że w czwartek to jest 21, 22, wyrobię się, bo chyba 21 będę z powrotem w domu albo właśnie 22, tak więc nie będziecie mieli wielkiego opóźnienia w filmach właśnie z tych dwóch gier, czyli Saints Row oraz Splinter Cell. Assassin's Creed 2, gra, którą w tej chwili ciągnę, ona jest naprawdę długa. Ja w tej chwili za chwilę, za moment dosłownie siadam do nagrywania kolejnych odcinków. 31 odcinek niestety się spieprzył, który nagrałem, ponieważ źle się nagrał mikrofon. I nie będę wam tego wrzucał, chyba że wrzucę po prostu jako bonus w stylu: no dobra, zobaczcie co się działo, ale mojego komentarza głosowego tam nie będzie i tyle. Mogę wam wrzucić coś takiego. Zapytam się właściwie za chwilę na Facebooku, co z tym zrobić, ponieważ no mikrofon się po prostu nie nagrał. Mój błąd, mój kompletnie błąd, mi release action domyślnie zmienił urządzenie, bo jest chujem i nic nie mogłem niestety na to począć, więc jest gameplay, ale bez komentarza, mogę to wrzucić tak po prostu dla zasady w stylu takiego bonusu czwartego filmu dziennie. Tak, Reus, gierka, której dopiero ledwo co przeszedłem tutorial w dwóch odcinkach, teraz zaczniemy sobie jakąś erę na nowo. Co ja tam jeszcze w ogóle na kanale teraz robiłem? Miałem zacząć jakąś nową serię typu Fahrenheit właśnie, ale raczej tego nie będę robił, ponieważ... ponieważ czemu mam tego nie robić? Bo nie ma na razie sensu. Zaraz będą dwie premierowe gierki, które będą w tym samym czasie lecieć. Być może pomiędzy tymi dwoma grami a GTA 5 będziemy sobie grali w Fahrenheita, ale zobaczę, czy będzie sens startować tą serię. Na pewno dostaniecie filmiki z Age of Wulin, czyli gierki, która została mi polecona. Jest to MMO, MMO powiązane ze sztukami walki z Dalekiego Wschodu. Tak mi się wydaje, przynajmniej po nazwie i po mniej więcej gameplayach, tak stwierdzam. Co ja tam mam jeszcze na kanale? Właśnie, Castlevania wychodzi 30 chyba albo 31 na sam koniec sierpnia, za to też się chcę zabrać, ponieważ gierka jest naprawdę fajna. Battlefield 3 w wolnej chwili z Hasherem czy też kimś innym, na przykład Huntą, bym sobie nagrał. Q&A. Jutro nagrywam kolejnego Q&A i dostaniecie go w tym tygodniu. Planuję ambitnie robić Q&A co tydzień. Bardzo polubiliście te Q&A. Powiem tak, Q&A. Te dwa odcinki Q&A, tego odświeżonego, nowego, które wypuściłem, pierwszy ma 70 tysięcy obejrzeń, drugi ma 41 tysięcy obejrzeń. To jest mega wynik, mega się wam te Q&A podobają, zadajecie dużo sensownych i fajnych pytań, a ja mimo tego, że robię to już po raz drugi czy trzeci, ciemno trochę, może sobie... Wait a second, czekajcie. Oh shit! Ała! Proszę bardzo. Proszę bardzo, mam jebane rolety i otworzyłem sobie kolejną. Słuchajcie, coś mi tam spadło w ogóle, Zosia mnie zabije. A właśnie, Kangurek Chaos z Zosią będzie się pojawiał w tej chwili. Mam jakieś 4 odcinki gotowe, skończyliśmy pierwszą część i być może w przyszłości zabierzemy się za drugą. Zaopatrzam się właśnie dzisiaj w dwie gierki na PlayStation Move oraz w kamerkę, żeby znowu móc coś nagrać, tak więc spodziewajcie się jakiegoś materiału z PlayStation Move, co będzie po prostu przekomiczne. Wiecie, kamerka dodatkowa oczywiście z tym, jak ja na przykład napierdalam w tenisa, czy tańczę, bo kupuję Just Dance 3 czy 4. I ja jebie. To myślę będzie całkiem ciekawy materiał. Co ja tam jeszcze teraz na kanale mam? League of Legends, okazyjnie z kimś, też mogę czasem wrzucać, widzę, że się wam nawet podoba. Unboxing mieszkania oczywiście też się pojawi, tylko muszę tu posprzątać, ponieważ trochę tego tutaj mam nawalone. Co jeszcze? Reus? Dead Risinga raczej się nam nie uda odpalić. Męczyliśmy się godzinami z tymi, wątpię, żeby się miało nam udać. Mirror's Edge skończony. I poza tym nic w tej chwili większego nie ma. Dlatego, cóż, powiedziałem już co będzie z następnymi premierami, powiedziałem jak i jak będzie to wszystko wyglądało. Przypominam, najbliższe gry, które będziemy ogrywać, to w kolejności Payday 2, znaczy te nowe, premierowe. Payday 2, Splinter Cell Blacklist, Saints Row 4 oraz GTA 5. Zajebisty podkoszulek z GTA 5, mniamuśnie, bardzo fajny. GTA 5 to będzie tak nieprawdopodobnie zajebista, fajna w wykonaniu produkcja, że będę po prostu srał filmami z tego. Nie bez przesady, że 4 filmy z GTA dziennie, bo to się znudzi, ale na pewno będzie stały napływ kontentu, jeden, nawet dwa filmy dziennie, ponieważ będę się zagrywał w tą grę, zamknę się, powiem Zosi, że nie żyję i będę napierdalał. Koniec, po prostu. Ponieważ GTA 5 to jest wielka premiera. Ile minęło lat od poprzedniej części? W 2008 chyba wyszła poprzednia. To jest 5 jebanych lat od czasu premiery czwartej części. Tak więc liczę na to, że się nie zawiodę.
Poza tym, jak już mówiłem, Q&A co tydzień postaram się robić, ponieważ nareszcie czuję moc, szczerze. Mówiłem, że trochę się zmęczyłem, trochę byłem wypompowany przez to wszystko, przeprowadzki, szukanie mieszkań, ale czuję w tej chwili energię, czuję moc, mam nadzieję, że to po mnie widać, jestem wreszcie wyspany, wypoczęty, jestem na swoim własnym mieszkaniu, gotuję swoje kurwa kotlety i tnę swoje własne pomidory. Mimo tego, że mieszkam tutaj dopiero chyba tydzień, tak? I nie poczułem jeszcze, powiedzmy, prawdziwego życia, to jak na razie, mimo tego, że wiecie, wyprowadzenie się od rodziców to jest masa obowiązków i tak dalej, że już wszystko trzeba samemu robić, jestem zadowolony i cieszę się, że dzięki YouTube'owi głównie i dzięki Wam jestem w stanie tego dokonać. Tak więc, okej, ludzie, zakończymy teraz tego update'a. Nie chcę jakoś straszliwie przeciągać. Myślę, że jak nadejdą te premiery, nagram Wam kolejnego. No i czekajcie na nadchodzące filmy. T-Vault is back, jak to ktoś napisał w komentarzu pod filmem z Dema Castlevania. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni kontentem, który zacznę wypuszczać. Szykuje się zajebista jesień, zajebiście dużo fajnych premier. Jestem teraz totalnie nakręcony na przykład na Assassin's Creed 4, który po obejrzeniu gameplayu wydaje się być jednak w chuj fajny. Ho, 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 niespodzianka, a myślałem, że będzie tak słaby jak trójka, chociaż jeszcze zobaczymy dopiero, jak gra wyjdzie. Będą też konsole nowej generacji. Tak, spokojnie, nie będę Was tutaj utrzymywał w napięciu. Prawdopodobnie kupuję obie. Tak, burżujsko, ale chcę Wam zaprezentować i jedną konsolę, i drugą. Oczywiście będą unboxingi, testy, nie wiem, przegląd interfejsu i oczywiście gry, wszelkie gry. Infamous Second Son, który wychodzi dopiero jakoś chyba na wiosnę. Będzie to i tamto i w ogóle... Oczywiście też kolejne unboxingi, filmiki, vlogi tematyczne, nietematyczne. Fragen und Antwort ten na razie jest zawieszony, więc nie pytajcie o to. Mam trochę dość w tej chwili tej serii przez te komentarze, które widzę pod tym. Być może powrócę, być może nie. Na razie nie pytajcie o to. Jak już mówiłem, na razie kontynuujemy sobie obecne serie z jakimiś bonusami, a od przyszłego tygodnia zaczynamy premierowość. Tak więc, ludzie, mam nadzieję, że się Wam podobało. Witam Was wszystkich z powrotem. Energia powróciła, czas także powrócić w formie filmików. Jeżeli update się Wam podobał, zostawcie lajka i do zobaczenia w innych moich produkcjach. Trzymajcie się, hej!